Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest Animal Shelter Simulator. Kolejny odcinek, proszę Państwa. Ja tutaj z Misty się trochę bawiłem. Mamy adepcyjność na setkę, tak naprawdę, więc można byłoby spokojnie już wystawić ofertę. On Misty się załatwił gdzieś. Tylko pytanie, czy on zrobił... A, tu kupę, kupola ogarnął. To teraz to posprzątajmy, żeby tutaj nie było żadnego brudu. O. No, Misty wypróżniony, także okej. Jeszcze u nas jest, ale można wystawić ofertę adopcyjną dla Misty'ego. Zobaczmy, bo maila dostaliśmy tutaj z poprzedniego odcinka. Nikola nam dziękuję i... Ofiarowała nam 523 te tokeny. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że piesek się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o Misty, potrzebujemy stworzyć dom. No, nie będzie to zbyt łatwe, żeby zapewnić wszystkie jakby kwestie, które no tutaj Misty narzuca, czyli duży dom, brak psów, brak kotów, posiadać rodzina powinna ogród, no oraz czas. Misty jest psem energicznym, agresywnym i jest głuptaskiem. Natomiast niesprzyjające warunki dla zwierzaka to dzieci w domu. Spuszczmy ogłoszenie, załaduj zdjęcie. Tutaj mamy Lacey, a gdzie jest Misty? O, nie zrobiłem Misty'emu zdjęcia? Niemożliwe. Albo stworzyłem tylko nie zeskanowałem może. Dokładnie. Kwestia skanowania. Zaraz to nadrobimy. OK. No i proszę bardzo, mamy już Misty'ego. Wybierz. Bardzo ładne zdjęcie. No i tutaj, jeżeli chodzi o Misty, będzie idealnym kompanem dla dzieci. No, no nie wiem. On twierdzi co innego. Spuszcz ogłoszenie. Okej. Okay. No i teraz zobaczmy, czy ktoś Misty'ego by chciał. Nie wiem, po co piszą takie głupoty. Natomiast słuchajcie, my mamy tutaj rozszerzyć teren. To jest zadanie na dzisiaj, więc zróbmy to. Musimy wejść w tryb budowy. I teraz, jak my byśmy chcieli ten teren rozszerzyć, bo nie możemy przyjmować kotków. Kotki czasami się zdarzają, oczywiście. Natomiast, chyba pieski dalej będziemy cisnąć, nie? Tylko zastanawiam się, w jaki sposób to można byłoby ogarnąć. No dobra, powiedzmy, że ten teren... Tutaj sobie rozszerzymy. Czy chcesz kupić dodatkowe rozszerzenie terenu? Tak, chcę kupić. Jak najbardziej. No i co tutaj się dalej wydarzyło? Kup budynek A z klatkami dla kotów. A szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, to tutaj bym ogarnął kotki. No dobrze. Kup budynek z klatkami dla kotów. Okej. Okay. Budynki. Pozostałe budynki, zobaczmy. Śmietnik, magazyn. Nie, to nie to. O, ciekawe. A, mieszkalne, może to. Klatki dla kotów poziomu pierwszego. A, tutaj można sobie odblokować też aż do poziomu trzeciego, tak naprawdę. No dobrze, kupmy. Podejrzewam, że to o to chodzi. O, kurczę, ile tego jest. Czekajcie, jak to się obracało? QE, dobrze. Czyli w rezultacie to my musimy to postawić, załóżmy coś w tym stylu, trzeba, tak by chyba wypadało, nie? Ten teren to też jest taki malutki. Tylko ja nie wiem, czy ja akurat kotki bym bardzo chciał. Też nie wiem, tak na dobrą sprawę, po której stronie te kotki będą chciały teren jakiś do biegania, czy będą potrzebowały takiego terenu, czy też nie. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Myślę, że można tutaj postawić ten budynek w ten oto sposób. Okej, okay, opuść tryb budowy. No dobra.
Przyjmij do schroniska kota. Dobrze, przyjmiemy kotka do schroniska, natomiast zanim to nastąpi, ja bym chciał jednak zobaczyć, co my żeśmy tutaj stworzyli, przekonać się na własne oczy, jak to wygląda. No tutaj mamy pieski, no szkoda, że tylko dwie klatki dla psów. Natomiast tu, o tędy będziemy wchodzić, rozumiem. Aha, czyli to takie, tutaj kotków możemy przyjąć 6. 6 kotków możemy przyjąć, dobra. Tutaj, aha, to się nie otwiera, jasne. Czyli kotki generalnie rzecz ujmując, one co, nie mają miejsca, żeby się wybiegać tak naprawdę. Albo one powinny tutaj mieć miejsce do biegania. No dobra. Na początku przyjmiemy kotka. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja. Ponieważ no, z kotkami jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Jeżeli chodzi o pieski, to mieliśmy tutaj oczywiście dwa boksy. Proszę Państwa, mamy dwie oferty na adopcję Misiego. Krzysztof Kowalski by chciał... Zobaczmy. Krzysztof, cechy niepożądane, wstydliwy. Misty nie jest psem wstydliwym, natomiast jest szczęśliwy. Aha, to znaczy on by chciał, żeby pies był szczęśliwy, zabawny. I duży pęcherz. No nie wiem. No wyślijmy kontrolę do Krzysztofa, zobaczymy, jak tam będzie sytuacja wyglądała. Za 5 sekund się dowiemy. No i dobrze. I teraz tak, mały dom, no niestety Misty potrzebuje dużego domu, psy w domu, no Misty nie chce, żeby były psy w domu. Brak kotów, no tutaj dzieci w domu, no niestety Krzysztofa musimy odrzucić. Natomiast mamy jeszcze Marcina Mikrusa, zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Marcin nie chce, żeby pies był hałaśliwy i żeby był żarłokiem. Natomiast chcę, żeby pies był ufny, grzeczny i zabawny. Wyślemy kontrolę tutaj do Marcina. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj u tego pana. No i zobaczmy. Też mały dom, no niestety. Psy w domu są, brak kotów, dorośli w domu bez dzieci, brak ogrodu, no i zajęty. No niestety, Olaf Jankowski. Olaf chciałby kota. No niestety, Misty jeszcze musi u nas zostać. Szkoda. Ale zobaczmy. Easy, kot. Ktoś znalazł to maleństwo w kanale. Zwierzę z pewnością by zginęło, gdyby nie pomoc człowieka. Przyjmijmy kotka. Może to być Easy, nie ma problemu. No i teraz musimy, słuchajcie, ogarnąć sobie tę kwestię. Kotka. Musimy go zabrać do boksu. Wyskoczył. Easy bardzo potrzebuje jedzenia. Easy bardzo się nudzi. No właśnie. No i teraz pytanie brzmi. Jak tu z tą Easy albo z tym Easy? Przyjmij do schroniska zwierzaka z uszkodzoną łapą. O, proszę bardzo. Dobra. Okej. Mamy kotka, ale ja z tego co widzę, to nie ma tutaj... Czekajcie, bo... Czerwona kwadratowa buda dla kota. Dobra, natomiast my potrzebujemy, zdaje się, zakupić tutaj kilka rzeczy, tak naprawdę. Bo nie mam gdzie dać jedzenia, poza tym nawet nie mam jedzenia dla kota. Cleo, okej. Okay. Na razie Cleo musi poczekać, wejdźmy sobie do sklepu. Jedzenie. Ciasteczko. To ciasteczko te psy by chciały. Miska na wodę. Niedroga karma... Aha, okej. Okay. Zakupmy sobie. Jedna taka micha. Niedroga karma dla kota. A jeżeli chodzi o kanister na wodę, to mamy. Złóżmy zamówienie. Okej. Okay. Zaraz postaramy się to ustawić w tym boksie. Dron przyleciał, mało co mi w głowę tutaj nie trzepnął. Dobrze. To teraz tak. Będziemy potrzebowali ustawić tutaj u Easy te wszystkie miski. Mam nadzieję, że
że to będzie dobre rozwiązanie. Okej. Okay. Teraz potrzebujemy jeszcze... Ach, ja nie wiem, czy to jest... Ja nie wiem, czy to jest miska dla... odpowiednia dla kotka. Ale może tak. Zobaczymy. No jest to... Jest to w sumie karma dla kotów, więc nie wiem, czy to ma znaczenie. No dobra, ogarnęliśmy. Nie wiem, czy Izzy będzie chciała jeść. Albo chciał. Kotek jest hałaśliwy. Miłośnikom spokoju nie polecamy głośnych zwierzaków. Okej. Okay. Tutaj jeszcze wyczesać trzeba. Proszę bardzo. Kotek nie chce jeść, słuchajcie, i to mnie martwi. Ja nie wiem, czy nie popełniłem błędu, słuchajcie, jeżeli chodzi o dobór misek, bo... Co prawda jedzenie dało się wsypać. Nie tak chciałem, tak chciałem. Wyrzućmy to od razu. Ciekawy jestem, co tutaj, odłóż tutaj przedmiot. Zobaczmy. Aha, tutaj nic nie ma. A tutaj? Też nic nie ma. Czyli tutaj mogę przedmioty odkładać? Ciekawe. Wszędzie pustki. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze raz ten sklep i te miski nieszczęsne, ponieważ no to mi nie daje spokoju. No ale jeżeli chodzi o tą miskę, no to widzimy jak jest, tak? Jest tylko jedna miska. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, o co tutaj może chodzić. Ale miejmy nadzieję, że Izzy będzie jadła. Tymczasem zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Krzysztof Kowalski cały czas składa ofertę. Kornel Szczyc, zobaczymy. Kornel by chciał kota. Nie, psa. Psa by chciał. No dobra, jeżeli chodzi o Mistiego, ufny. No dobra, nie, ma nie być hałaśliwy. Wyślijmy kontrolę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że popełniłem spory błąd, że ten kotek tam akurat jest tak, a nie inaczej. No tutaj Kornel ma duży dom, ale są psy w domu, koty w domu. No niestety dzieci też w domu, nie nadaje się żadną miarą. Dominika Bukowska tutaj kotka by chciała. No niestety, ale chwilowo musimy spasować. Zajrzymy do Izzy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tym jedzeniem nieszczęsnym, bo to mnie martwi. No, cały czas nie je. Cały czas jest kotek głodny. Pogłasz zwierzaka. O, jak się boi. Nie bój się. Nie bój się. Zjedz sobie. Nieważne, że to miska z kostką, ale tam jest karma dla kotków. Ale woda chyba była ruszona, chociaż... Czy ja wiem? To jest kwadratowa buda dla kota, natomiast tutaj są jeszcze takie posłania i zastanawiam się, czy nie przenieść Izzy. Miska na jedzenie. Kocie jedzenie poziomu pierwszego. No to... Przecież spokojnie powinien jeść. Więcej informacji. No nie wiemy tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Głodujący. Zwierzę umiera z głodu. Trzeba je nakarmić, nim opadnie z sił. No tak, tylko jak? Ja chętnie to zrobię, tylko... Chodźmy jeszcze raz szybciutko do sklepu. Trzeba je nakarmić. No przecież... Jak ja mam niby to zrobić?
Jedzenie. Ciasteczko. To jest niedroga karma dla kota. No to przecież to wsypaliśmy. Czyżby to miało aż takie znaczenie, jeżeli chodzi o miskę? To jest duża miska, proszę bardzo. O. Pozostałe, zobaczmy, aparat nie. No tutaj mamy medycynę, krople do oczu, peseta, plaster. Nie ma żadnej butelki, powiedzmy, z której można byłoby weterynaryjne jedzenie. Może to? Za 90. Dedykowane jedzenie dla zwierząt z problemami układu pokarmowego, dla podopiecznych na specjalnej diecie lub z niedoborem składników odżywczych. No nie chciałbym, żeby mi kotek zdechł. Potrzebuję jeszcze kupić wodę. Albo chwileczkę, może jeszcze coś. Jeszcze niedrogą karmę dla psa. No i tak na dobrą sprawę to nie mam już bladego pojęcia, jak mógłbym tutaj jeszcze coś zrobić w tym aspekcie, żeby... Izzy źle wygląda, no... No wiem. Może specjalnie tak robią, żeby ten kotek zdechł, no. Wolałbym, żeby tak nie było, ale... Izusiu. Nie bądź buła, no. Czekajcie, weźmy tę miskę. Przestawmy ją może tutaj, nie wiem. Weźmy kotka. No weź tego kota na ręce, kuźwa, no. Patrzcie, nawet nie można go wziąć, cholera. Kurde, felek. Już nie mam bladego pojęcia, co ja tutaj mogę zrobić. Izzy się nudzi. Izzy to powinna zjeść. No ona mi zaraz zdechnie. Zdrowie to już jest masakryczne tak naprawdę. Izzy. Jedz. Co z tobą jest? Może się zablokowała jakoś? Nie mogę jej nawet na ręce wziąć. Klikam prawy przycisk myszy, dupa, nie wychodzi. Może kot tutaj po prostu się zbugował, no bo cholera wie, o co tutaj chodzi. Easy. Albo może, czekajcie, szybko skoczmy do sklepu, może jakieś medykamenty trzeba tutaj nabyć. Bo jeżeli tutaj jest problem ze zdrowiem, to ona nie będzie jadła. Czy tam on? Pędzikiem. Medycyna. Bandaż, golarka, plaster, strzykawka z lekarstwem. Zakupmy strzykawkę. Tabletki zakupmy i to specjalne jedzenie weterynaryjne już trudno. I jeszcze jedną miskę. Kuźwa, zapomniałem. I miska na jedzenie. Dobra. Pędzikiem, żebyśmy zdążyli. A co to? Aha, dobra. Weź to wszystko. Okej, weź Michę. Kuźwa, akurat miskę z kością musieli dać. Naprawdę. Zapisano grę, dobra. Dajmy tutaj dla Izzy jeszcze jedną miseczkę i spróbujmy give an injection, ok? Jak ja mam to niby zrobić? Kuźwa, no. Zabiegi zewnętrzne, pęseta. Weź pęsetę, a następnie ostrożnie chwyć nią kleszcza, ok? Strzykawka. Upewnij się, że masz strzykawkę, trzymając ją za znak zwierzaka, po czym wybierz miejsce na kucia. Okej. Okay. Gdzieś tutaj. Za znak zwierzaka, no.
Jak ja mam to kuźwa niby zrobić, no? Jak sobie fuka? No nic, dobra, spróbujmy najpierw może z tym żarciem specjalnym. Bo już nie mam pomysłu. No. Kurde, bo mi się smutno robi, no. Nie bądź buła. Halo. Popatrzcie, no. To jest masakra, słuchajcie. Przyjmij do schroniska zwierzaka z uszkodzoną łapą. No, powiem szczerze, że nie mam ochoty na razie żadnego zwierzaka przyjmować. Walczymy o Easy. Wybierz miejsce na kłucia. Give an injection. O, sobie mruczy. To się nic nie dzieje w tym aspekcie. Kurde, no. Patrzcie, no. Nie mam bladego pojęcia, jak zrobić ten zastrzyk cholerny. Ani jej podnieść, ani nakarmić. A może tabletki jakieś tutaj, czekajcie, podaj tabletkę. Podałem? Ta dupa. Tabletki. Używając myśli bezsilną tabletkę i włóż ją bezpośrednio do pyszczka zwierzaka. Upewnij się, że zwierzę jej potrzebuje. Nie chcemy zrobić więcej szkody niż pożytku. Mhm. Nie wiem, czy ja te zastrzyki tam robię. Nie, chyba nie. No nic, chyba kotek pójdzie na ostrzał tak naprawdę. Zobaczmy, może na podwórku powinna jeść. Cholera wie, ale trzeba psa zabrać. A ty co tam? No wiem, widzę, jesteś. Jesteś tutaj, widzę cię. Jak tam u ciebie? Może chcesz się pobawić? Dzisiaj na psie, okej. Coś się tutaj schrzaniło, powiem szczerze. No dobra, weźmy psa. Ładujmy do końca. I spróbujmy... No ale Easy nie da rady wziąć na ręce. Bo to też jest problem. Podnieś prawy przycisk myszy, dupa Jasia. Ale sobie, kurde, narobiłem z tym kotem. No nic, trudno. No jeżeli sama nie zacznie jeść, to ja nic na to nie poradzę, niestety. Choćbym nie wiem, jak bardzo tego pragnął, to... No to nie da rady tutaj niczego zrobić. Zobaczmy te chore zwierzaki. Matka tego pupila urodziła 3 dodatkowe zwierzaki, jeszcze bla bla bla, okej. Okay. Dobra, przyjmijmy Cleo. Zwierzak ma chorą kończynę, okej. Okay. No będziemy mieli coś nowego. A, mam kupić klinikę. No pięknie, pięknie. Na razie zapakujmy Cleo do końca. Cleo ma tutaj zarówno wodę, jak i jedzenie. Co prawda w nadmiarze nie, ale...
No ale ma. Gdzie ja tę klinikę niby mamy postawić? Oni tacy mądrzy są, kurczę, a miejsca brak. Tryb budowy. No, zobaczmy, klinika. Gdzie by to można było... Gdzie by to można było umieścić? Duża ta klinika jest? Ach, my potrzebujemy pieniądze. No to pięknie. Wiecie co, ja bym... Może to przesunął. A nie mogę, bo kotek tam jest, tak? No właśnie. Ze zwierzakiem nie przesunę. Szkoda. Czyli nie jestem w stanie w tym momencie wykonać tego zadania. Bo jeszcze nie mogę, cholera, teraz wyjść w ogóle. Opuść tryb budowy. No chciałbym bardzo. Wiecie co? Zrobimy to ciut inaczej. Ja zrestartuję rozgrywkę i do was wrócę. No proszę państwa, miałem rację, tam niestety, ale gra się zbugowała. Nie można było nic tak naprawdę zrobić, po restarcie to się naprawiło. Mamy kotka, kotek je. Wabi się Lulu, niestety nie easy, ale przynajmniej kotek jest nakarmiony. Bawić by się kotek chciał. No i teraz mam tutaj dylemat, ponieważ... O, ale żeś nafajdała. Albo nafajdał. Właśnie nie wiem, czy to jest on, czy ona. Ale mamy tutaj woreczki. Zaraz kotkowi sprzątniemy. I kotek generalnie z klatki, jak rozumiem, nie wychodzi. Ale możemy się z nim pobawić. Kupiłem tutaj drapak, proszę bardzo. Takie tutaj rzeczy. Natomiast mam również zakupiony laser. Chciałbym to przetestować. Zobaczmy. Jak to niby ma działać? Czy to tutaj? Naciśnij na kocie, aby się z nim pobawić. Ok. Musi być na wybiegu. A, rozumiem. Do zabawy musisz umieścić kota na wybiegu, jasne. Ale to muszę najpierw psa schować. No bo niestety, no tam... Piesek... A, właściwie to jeszcze tutaj inaczej to wszystko ułożyłem. Wykupiłem jednak ten teren. Natomiast tutaj pieska sobie schowamy, daję tak, żeby można było na wybieg wpuścić kotka. Chodź. Schowamy cię tutaj do klatki. Tak, żebyś przypadkiem nic nie zrobił złego kotkowi. No i kotek zaraz pobawi się troszeczkę. Chodź kotek. Chodź Lulu, idziemy. Bardzo ładne modele tutaj, jeżeli chodzi o te zwierzęta, są zrobione. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. A, czyli tutaj to jest tylko dla psów, okej. Czyli niestety, ale nie da rady nic z tym fantem zrobić. Spróbuję odstawić zwierzaka gdzie indziej. No jeżeli bym dla przykładu postawił Lulu tutaj... No nie da się, okej. Czyli... Jak rozumiem... To istnieje potrzeba... Na to, żeby ten wybieg tutaj gdzieś był. Ojejku. Teraz tylko pytanie brzmi... Jak ten wybieg wykonać, bo... Właściwie to ja nie wiem, od której strony powinno być, czy od strony... Właśnie tej zasuwanej bramy, która tam jest. Weźmy w tryb budowy. Budynki. Mieszkalne. Zostałe budynki. Zobaczmy, co tutaj mamy. Śmietnik może niekoniecznie. No nie ma czegoś takiego jak wybieg tutaj. Chyba, że oni traktują ten korytarz tu jako wybieg. Ciężko stwierdzić. Mieszkalne.
Klatki dla kotów. A, wybieg dla kotów poziomu pierwszego. 3000 potrzebujemy. No, niestety. Nie jestem w stanie tego w tym momencie kupić. Ale możemy... A, i znowu się coś zablokowało. Ja cię kręcę. Poważnie. Co to się tutaj wyprawia? Opuść tryb budowy. Okej, mamy tutaj... Jeszcze... nie wystawiłem ogłoszenia na misji. Zapomniało mi się. A to jest Lacey, to nie? Ojojaj, powiem szczerze, że idzie jak po gruzie tutaj to wszystko, bo znowu się tutaj ten tryb budowy przyblokował. Ach. Nie idzie z tego wyjść w ogóle. No ale pamiętajmy, jesteśmy przed premierą, w związku z tym jeszcze jakieś tutaj problemy mogą się wydarzyć. Proszę Państwa, na razie odpuściłem sobie kota, jestem po ponownym restarcie. Zająłem się Misty i tutaj Nikola, no co prawda ma mały dom, ale jest brak psów, brak kotów, jest ogród i ma czas, tak naprawdę. Więc od razu, jeżeli chodzi o Misty, to ogarniemy tutaj, niech sobie pojedzie do właścicieli nowych. Natomiast my będziemy dalej pracować nad tym, żeby tutaj ogarnąć kwestię związaną z pozostałymi rzeczami, jakie musimy tutaj zrobić. Jedź sobie, jedź. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jest świetnie, słuchajcie. Jest świetnie, także dobrze. Punkty reputacji ogarnęliśmy. Bardzo dobrze. No i powinniśmy mieć maila. Co my tutaj mamy w ogóle? Na Lulu. Odnośnie zwierząt. No Lulu chciałaby się pobawić, natomiast no nie ma gdzie, tak naprawdę. Trochę za szybko kazano nam kupić to wszystko. Mamy maila. Dostaliśmy 645 tutaj tych tokeników. Natomiast spróbujmy stworzyć dla Lulu również Mandy, ale to będzie ten pies z chorą łapą. Za bardzo nie chciałbym tego robić. Chodźmy do Lulu zrobić zdjęcie. I damy ogłoszenie. Ponieważ potrzebujemy w tym momencie tych tokeników, tych monetek. Czy Lulu wygina? Dobra. Fajna fota nawet mogła wyjść. No i teraz... Stworzymy ofertę na Lulu. I tak cichutko wierzę, że być może ktoś przygarnie... A, zaraz, moment, bo to jeszcze trzeba zdjęcie zeskanować. No, może być to. Okej, dobra, zdjęcie zeskanowane. Teraz możemy stworzyć ogłoszenie. Mamy Lulu. Smutna historia. Poprzedni właściciele zwierzaka zostawili go w domu i nigdy nie wrócili. Gdyby nie sąsiedzi, czworon umarłby z pragnienia lub głodu. Wszyscy zasługują na drugą szansę, prawda? Lulu na pewno kiedyś ponownie zaufa ludziom. Stwórz ogłoszenie. I tak na dobrą sprawę zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie chciał tego kotka przyjąć.
Lulu ma duży pęcherz, jest grzeczna, no i jest hałaśliwa. No, ale jest grzeczna, tak? Więc będziemy czekali. O, ktoś by chciał. Hanna Markowska. Zobaczmy, jak to ma wyglądać. No, ma być cicha. To tutaj nie spełniamy jednak tych wymogów. Ale ma nie być żarłoka. Lulu jakoś nie ma jakichś preferencji wielkich. Damian Szewczyk, zobaczmy. Duży pęcherz. Lojalny i inteligentny. No to ciężko będzie tutaj ogarnąć. Myślę, że... Myślę, że możemy wysłać do Ani kontrolę. Ale tak na dobrą sprawę, na niewiele to się zda. Lulu nie ma jakichś takich większych obostrzeń. Brak psów. Okej, dopasujmy. Musimy pozbyć się tego kotka. Niestety problem polega na tym, że w obecnej chwili to tylko piesek, który jest dostępny, no ma chorą łapkę. Natomiast no, ja za bardzo nie chciałbym bez jakby kliniki, no tutaj czegokolwiek ogarniać ze względu na fakt, że nie miałbym gdzie tego psa wyleczyć. Moim zdaniem jest to troszeczkę błędnie zrobione. Powinno się coś takiego odblokować w momencie, kiedy mielibyśmy na to fundusze, a nie tak od razu cisnąć. Twórcy powinni to zmienić w mojej skromnej ocenie. A czekajcie, bo coś przyjechało. Umieść zwierzę. A, okej, dobra, w ten deseń. Odblokowano osiągnięcie, dom bez kota to głupota. Nie miałem jak pogłaskać kotka na odchodne. No, nie spodziewałem się tutaj zbyt dużej ilości punktów. No, ale jest dobrze. Jest dobrze. Aż takiej tragedii nie ma. No dobra. Ciśniemy dalej, proszę Państwa. Na razie nie mamy w ogóle tutaj zwierzaczków żadnych. Więc zobaczmy, spójrzmy na maila. Dostaliśmy 368 tych tokenów, monetek. Więc nie jest źle. No dobrze, zobaczmy. No cały czas ten pies tutaj, no widzicie. Jest jak jest. Bez kliniki go nie wyleczę. Natomiast ja zapiszę tutaj rozgrywkę, tak żebym, jak się zablokuje, no to żebym już mógł wrócić tutaj do tej rozgrywki, którą mamy. No i weźmy Mandy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nawet jeżeli w tej chwili no nie będziemy w stanie tej Mandy wyleczyć, musimy kupić klinikę, nie mamy za co tak naprawdę. To trzeba będzie, no, jakoś to ogarnąć. Chodź, Mandy. Mandy chce pić. Dobrze, zaraz dostaniesz. Wszystko zaraz dostaniesz. Proszę bardzo. Chorą łapkę ma biedna. Dobra. Tutaj dosypiemy jedzonka. Proszę bardzo. O, nie mogę dosypać. To zjedz sobie. Jak tutaj wygląda sytuacja? Kubkę by się chciało. Mówię, trochę pobawić by się chciało, no ale jak ona z tą chorą łapką będzie biegała? Przecież to jest wręcz niemożliwe. A, się dorwała do miski? Tylko ten plastik oszczędź. Oj. Co to za hałasy? A, jedzenie się skończyło. Trzeba to było wyrzucić i kupić nowy karton. A to bardzo dziwne, powiem szczerze. Myślałem, że to zniknie jakoś. No to chodźmy, zakupmy nowe żarcie dla psów. Niedroga karma dla psa, proszę bardzo. Za 30.
Zaraz dronik przyleci. Ale tak na dobrą sprawę ja bym potrzebował również jakby inne zwierzaki, tak? Inne psy, tak najchętniej to psy. Które mógłbym od razu, powiedzmy tam, jakoś ogarnąć do adopcji. Tak, żeby mieć fundusze, bo w obecnej chwili to jest lipa. No co? Kto to tak szczeka? No powiedz mi, kto to tak szczeka, no? I czemu ty tak szczekasz? Śliczna jesteś, błyszcząca, bardzo ładnie. Chodź, spróbujemy się pobawić piłeczką. Nie wiem, jak ty masz zamiar biegać z tą łapką. No i zobacz, a co tutaj się dzieje? No biega sobie jakoś. Chorą łapkę ma, ale bawić się chce. No dobra. Może nie nadwyrężajmy jej aż tak bardzo, jak tam ta zabawa. Jest okej. No ze zdrówkiem tak trochę kiepsko jest. Ojojoj, ale kuperkiem macha. No jak tu kuperkiem macha, piesio? Macha kupereczkiem. Dobra. No dobrze. Zostawimy ją tutaj na wybiegu. Może się załatwi. Natomiast proponuję, żebyśmy spojrzeli do ogłoszeń. Może jeszcze jakiegoś pieska udałoby się adoptować. Znaczy adoptować, przyjąć tutaj do schroniska. Tylko po to, żeby no, zdobyć punkty, ale no nie mamy nic. Nie mamy nic. No jesteśmy przyblokowani niestety, proszę Państwa. Bardzo, bardzo niefajna sytuacja powstała. Bo my musimy kupić klinikę, a nie mamy za co tak naprawdę. Jest warzywa, to zmądrzejesz. No, kryje się w tym jakaś logika. No, chyba, żebyśmy, słuchajcie, ogarnęli tutaj pieska z tą chorą łapką do adopcji, bez wyleczenia. Ale ja nie wiem, czy tak się w ogóle da. Halo? Cip, cip. Taś, taś. Mandy. No i się nie odwróci, no. Merda ogonem, ale się nie odwróci. Z tym zdrowiem jest coraz gorzej, słuchajcie. No dobra, spróbujmy. No niestety, no nie ma za co kupić tej kliniki, no. Ogarnijmy zdjęcie. No i spróbujemy dać ogłoszenie. Dobrze. No i zobaczymy. No tutaj jeżeli chodzi o zdrowie... O kurde, to zdrowie to tak leci na łeb na szyję. Wejdźmy do trybu budowy. Ja wiem, że pewnie się zablokuje. No i klinikę potrzebuję kupić. No i ta klinika, proszę bardzo, no, kosztuje 3657 tych tokenów. Nie mam szansy nawet na to, żeby to kupić, bo mamy 1867. No z pustego to i Salomon nie naleje. Niestety. Ale o, Marcin Kabaczek chciałby Mandy. Zobaczmy. Dopasujemy od razu. Dopasujemy od razu, bo z Mandy jest coraz gorzej. Więc proponuję, żeby się tutaj pozbyć. No wiem, że to bardzo chamsko zrobiłem. Chodź. Powinienem ją wyleczyć, no ale co ja poradzę, no jeżeli pies tak na dobrą sprawę, no jest zmuszany, jesteśmy zmuszani do tego, żeby psa przyjąć, nie mając w ogóle funduszy na to, żeby kupić tę klinikę. No
No, tutaj niedopasowane, no ale no jest dobrze, jest dobrze. No może coś tam dostaniemy. Być może jakiś kredyt można byłoby zaciągnąć, nie wiem, zaraz to sprawdzimy, dokładnie przeanalizujemy. Ja pozwolę sobie jedynie zapisać grę. Tak, żeby w przypadku blokady, no to żeby można było wrócić. Dostaliśmy 549 tokenów. Zobaczmy, przejrzymy tutaj statystyki. Spłać zaległości, a to my mamy jakieś, tak? Stan konta, przyznane dotacje. Długu nie mamy, ale... Ale może by się udało jakoś ogarnąć. My tutaj konkurujemy. Second Chance, proszę bardzo. Regionalny, krajowy, światowy ranking, proszę bardzo. Jak to wygląda? Może tutaj coś będzie napisane, słuchajcie. Nowe zwierzę, adopcja, wybiegi, mycie klatki, komputer, zabawa, magazyn, rozbudowa. Ale nie ma nic o jakichś tam zaległościach. Spłać zaległości. Jakiś mail przyszedł. W tym miesiącu stan konta wynosi 2416. Całość wydatku była mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Okej. Okay. No dobra, zobaczmy. Może kogoś uda się tutaj przygarnąć? No niestety nie uda się nikogo przygarnąć. Także zarąbiście, powiem szczerze, zarąbiście. Proszę Państwa, wpadłem na pomysł, sprzedałem te klatki dla kotów, no i odzyskałem część tutaj funduszy i mogę kupić tę klinikę, żeby ruszyć dalej, tak naprawdę. Więc zróbmy to, bo inaczej nie damy rady, słuchajcie. Więc myślę, że w ten sposób klinikę można byłoby tutaj postawić. Niech sobie tutaj stoi. No. Kup bandaż. Weź zwierzaka do lecznicy dla zwierząt. Postaw zwierzaka na stole operacyjnym. Opatrz łapę zwierzaka przy pomocy bandaża. No tak, ale to kolejny problem. Bo nie mamy zwierzaka. Ja pierdzielę. Co za porażka, słuchajcie. Co za porażka. Ja już nie wytrzymam. No teraz jak już mógłbym, nie? I tego, bo mam klinikę, to teraz za to nie mogę adoptować nikogo, bo nie ma po prostu zwierzaka. No ale dobra, no kupmy... Co oni tam każą nam kupić? Kup bandaż. No dobrze, kupimy bandaż. Tak na dobrą sprawę to nie wiem, po co mi ten bandaż. Skoro nie mam kogo wyleczyć. Dobra, weźmy ten bandaż. Karton od razu wywalę, żeby tutaj nie śmiecił. No dobra, co my tutaj tak naprawdę mamy? Mamy jakieś jedno ostrzeżenie, tylko tak na dobrą sprawę to nie wiem, o co chodzi. Weź zwierzaka do lecznicy dla zwierząt. Żeby gra, kuźwa, nie przewidziała... Żeby gra nie przewidziała czegoś takiego. Powiem szczerze... Lekko zawiodłem się. Proszę Państwa, kolejny raz zrestartowałem rozgrywkę na zasadzie lekkiego cofnięcia. I sprzedałem tak naprawdę po raz kolejny te klatki dla kotów, kupiłem klinikę. No i mam tutaj ofertę na przyjęcie Prince'a, więc przyjmijmy. No ale nie ma informacji o tym, że Prince ma chorą łapkę, no to może to później nastąpi. Na razie weźmy sobie bandaż, bo dron przyleciał. Ja to później wyrzucę. Weźmy sobie pieska.
Prince źle wygląda. Okej. Okay. Tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co mu dolega. O, on ma chorą łapkę. Dobrze, niech się naje, piesek. Kubkę by mu się chciało. Piesek jest ufny. Ufne zwierzęta szybko przywiązują się do ludzi. Pełen brzuszek, okej. Okay. No niech sobie zje. Tak, niech się napije też. Musimy szybciutko go zabrać jednak do tej kliniki, bo to zdrowie mu leci. No dobrze, chodź. Chodź, piesku. Wybawiasz nas tak, że można, żeby można było dalej się bawić, dalej grać, bo twórcy niestety, ale trochę przesadzili. Postaw zwierzaka na stole operacyjnym. Kuźwa, poważnie. To jest jakiś żart, czy klinika, kuźwa, bez wyposażenia. Ale na jakim stole operacyjnym, do cholery? Skrzynka pocztowa. Nie ma tutaj nic. Ten pies mi zaraz zdechnie tutaj. Klinikę kupiłem, kuźwa, bez wyposażenia. Dobra, chodźmy, słuchajcie, bo przecież szału dostanę za moment z tą grą. No jak tak można, no? Ja mam nadzieję, że to zostanie naprawione, słuchajcie. Medycyna, zobaczmy. Tutaj nie ma nic, jeżeli chodzi o stół operacyjny. Klinikę kupiłem bez wyposażenia. Higiena, kuweta, szampon, szczotka, dobrze. To takie rzeczy to nam niepotrzebne. Tutaj z medycyny, no to nie, no to nie mamy. Pozostałe. Nie ma czegoś takiego jak stół operacyjny w sklepie. Buda dla psa z czerwonym dachem, okej, tutaj czegoś takiego nie mamy. Jeszcze tutaj tak patrzę. No nie, no tutaj to bardziej takie budy. Tu nie ma nic, wejdźmy sobie w tryb budowy. Meble, może tutaj. Wyposażenie kliniki, okej. Okay. Stół medyczny, tak? Za 350, weźmy to. Dobra. To byśmy mieli. Lampę medyczną oczywiście też kupię. O, przybliżmy sobie tak, żeby cokolwiek tutaj było widać. Gdzieś się tak jakoś umieśćmy. O, coś takiego. No i krzesło też wezmę. Znaczy jak szaleć, to szaleć. No dobra. Coś udało się, słuchajcie, ogarnąć. Jeszcze raz szybciutko tego pieska bierzmy, bo... Jeszcze nawet nie napisali, słuchajcie, żeby wyposażyć tę klinikę. Nic. Boże, kurde, to zdrowie to mu leci tak strasznie, że... Aż mi żal tego psiurka. Dawaj, psiuniu. Potrzeba bandaż. Mamy bandaż, mamy. Mamy tutaj bandaż, proszę bardzo. To nie jest bandaż. Tu jest bandaż. Przytrzymaj, okej. Okay. A, w ten deseń. Okej. Okay. Przyjmij do schroniska chorego zwierzaka. Poważnie, kuźwa? A jeszcze coś wymyślicie? Czy co? Bo to już naprawdę... Zamiast, jak już tak kuźwa prowadzą za rączkę. Biedny. Biedny psiurek. Już tak twórcy prowadzicie za rączkę, to weźcie, tak to zróbcie z głową, żeby to miało sens, tak? Jeżeli wiadomym jest, że każecie kupić klatki dla kota, a następnie każecie kupić klinikę, to chyba wiadomym jest, że no niestety, ale kuźwa no, z pustego to i sam Lomon nie naleje. W związku z tym, no, wypadałoby tak jakoś to zbalansować, żeby gracz miał szansę na to, żeby zarobić. A nie coś takiego. Dobra, już się wyżyłem na twórcach. Weźmy psiura tutaj, bo kubkę mu się pewnie będzie chciało. Albo siusiu. Jak tam z zabawą? No, pobawiłby się chętnie. Ojojojoj, dupka w górę. Biegaj. Łapka zabandażowana.
No. I hopsia. Oj, oj, oj. No straszny jesteś, straszny zły jesteś. Oklopniasty. O, jeszcze mnie, kurde. A dupka, dupka, dupka. Proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. O, swędzi psy ogonie, swędzi. Taką fajną grę, słuchajcie, zrobiliście, ogarnijcie ją, żeby była grywalna. Ja rozumiem, jeszcze jesteśmy przed premierą. To macie chwilę czasu. Dobra, co my tutaj mamy? Piesek jest inteligentny, szybko łapie, o co chodzi. Jest ufny, no i ma pełen brzuszek, zadowolony. O, i zrobił kupola. To trzeba posprzątać od razu. No, także moi drodzy gracze, jeżeli widzowie, jeżeli nabędziecie tę grę, a twórcy nie poprawią jakby tutaj tego w taki sposób, żeby no, można było swobodnie sobie to ogarnąć, ewentualnie rozszerzyć te zadania, żeby po kolei było napisane, co trzeba zrobić i tak dalej. To pamiętajcie, że jak będziecie, no bo oczywiście będziecie zmuszeni do kupna tych klatek dla kotów, to później po prostu je sprzedajcie, żeby kupić klinikę. Jedyny patent jak na razie, który ogarnąłem. No dobra, natomiast wydaje mi się, że w obecnej chwili my możemy zakończyć ten odcinek. Po wielu męczarniach udało się na tyle tutaj ogarnąć pieska, że ma łapkę zabandażowaną. Na razie adopcyjność 95%. Także dla Prince'a będziemy starali się znaleźć rodzinę, znaleźć dom. Natomiast wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie Prince'owi lajki, zostawcie subki, żeby wyzdrowiał nasz psiurek. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.